W sklepach warunki pracy są coraz trudniejsze. Wiele kasjerek nie wytrzymuje presji, leczą się psychiatrycznie, mówi Alfred Bujara, szef sekcji handlu z Solidarności. Praca w marketach jest wykańczająca. Tymczasem rozmawiamy o powrocie handlu w niedzielę. Na ten moment jest pomysł, żeby to była co druga niedziela. Myślę, że ten, kto nie pracował w handlu w niedzielę, to nawet będzie popierać ten pomysł, ale myślę, że wszyscy, co pracowali, będą przeciwni. Może niech tutaj wypowiedzą się osoby, które pracowały w niedziele handlowe, jak jeszcze były takie. Nie mówię, co teraz jest kilka w roku, ale takie, co były co niedzielę, co tydzień. Jak to wygląda z waszej perspektywy? No i czy mieliście płacone ekstra za niedzielę, czy tylko odbieraliście dzień wolny na tygodniu? Bo ile jeszcze jest się młodą osobą, no to na tygodniu nawet też jest spoko, ale jak się ma rodzinę i dzieci mają wolne w weekend i chciałby się z nimi spędzić czas, no to już jest gorzej. W bieżącym roku nad Polski Bałtyk przyjechało około 550 tysięcy Czechów, czyli mniej więcej 5% ludności kraju. To o połowę więcej niż dotąd rekordowy wynik z ubiegłego roku, a wakacje przecież wciąż trwają. Polska powoli staje się podobnie popularnym krajem jak Chorwacja, którą odwiedza od 700 do 900 tysięcy Czechów. Marek Sawicki. W budżecie są środki na dopłaty do fotowoltaiki importowanej z Chin, a nie ma do biogazowni rolniczych. Jest m.in. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska silne lobby na rzecz importu z Chin. Pytam publicznie, Tomasz Siemoniak, dlaczego ABW tym się nie zajęło? Robert Bąkiewicz. Policja weszła do mnie do domu i robią rewizję. Roman Giertych. No i człowiek bubr. No i nie zemdlał. Można? Można. Pamiętajcie, lojalność ponad życie. Polska policja przeszukała mieszkania Roberta Bąkowicza i asystenta Krzysztofa Bosaka, Mateusza Marzocha. Sprawa dotyczyć ma Marszu Niepodległości organizowanego w 2018 roku, a dokładnie propagowanie totalitarnego ustroju podczas tego wydarzenia. Przeszukanie odbyło się także w siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Nieoficjalnie nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce ma zostać Wasyl Bodnar. Dmytro Kuleba złożył rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Dzisiejsza inspiracja na posiłek to chleb z lodami.